roku 1966 współpracuje z teatrem Jerzy Grzegorzewski jedna z najciekawszych indywidualności artystycznych młodego wówczas pokolenia Kaukaskie kredowe koło Brechta było jego reżyserskim debiutem w którym wykazał dużą dojrzałość artystyczną pisał Marek Wawszkiewicz Spektakl ma bardzo piękną choć prostą oprawę scenograficzną jest przedstawieniem czystym, w pełni zachowującym charakterystyczny dla Brechta zmienny rytm akcji scenicznej, momentami o ostrej, otwarcie agitacyjnej wymowie, momentami zaś prawdziwie poetycki i liryczny. Recenzenci podkreślali wzruszającą kreację Ewy Mirowskiej w roli gruszy. Z większą rezerwą, a nawet niechęcią, została przyjęta następna praca Grzegorzewskiego. Biała diablica Webstera. Zarzucano reżyserowi wyeksponowanie sadyzmu i makabry, owej lawiny trupów zaścielających scenę, choć równocześnie recenzenci dostrzegli piękno rozwiązań plastycznych. Władysław Orłowski podkreślał, iż reżyser wygasił okrucieństwo i namiętności, a główny akcent położył na poetycką metaforę i urojony charakter dramatu, na jego teatralność. Inni natomiast, jak Roman łoboda, uznali, iż inscenizator nie wykorzystał szansy, jaką daje w diablicy absurd. Nie potrafił odralnić postaci i zdarzeń, doprowadzając owym cmentarzyskiem postaci w finale sztuki do generalnego znużenia publiczności. W obronie Grzegorzewskiego wystąpił Marek Wawszkiewicz. Jego zdaniem reżyser chciał stworzyć inscenizację wielkiej prawdy inscenizację, w której w czystej formie występowałyby zbrodnie i okrucieństwa, ale jednocześnie wypowiedzieć za autorem ze sceny traktat o sprawach ostatecznych. Wawrzkiewicz winą za klęskę spektaklu obarczał aktorów, którzy źle się czuli na wysokich koturnach. W oczach innych właśnie kreacje Ewy Mirowskiej, Wittoria, Jerzego Przybylskiego, kardynał Monti Kelso i Krzysztofa Hamca, książę Orsini – ratowały to kontrowersyjne przedstawienie. Warto chyba zwrócić uwagę, iż Grzegorzewski od początku swojej pracy artystycznej i jako reżyser, i jako scenograf nie lubił chodzić utartymi drogami. Prawdziwym szokiem dla łódzkiej publiczności stało się jednak Wesele w reżyserii Grzegorzewskiego. To samo Wesele, które przed kilkoma zaledwie laty także wywołało powszechne sprzeciwy owo wesele w niebieskiej klatce domańskiej i kosińskiego widać Łódź nie miała szczęścia do takiego zwyczajnego szkolnego wesela białą diablicę można było jeszcze młodemu twórcy darować co najwyżej można było dyskutować z samym pomysłem inscenizacji ale z weselem każdy je czytał albo i widział na scenie tymczasem Zamiast chaty bronowickiej, jakieś konstrukcje kubistyczne. Sześciany, rozchodzące się z kosem na prawo i lewo od izby. Wnętrze chaty, która miała co najmniej cztery wyjścia. Jeżeli miało to oznaczać wyspiańskiego teatr ogromny, to było nieporozumieniem. Nieuzasadnione połączenie pierwszego i drugiego aktu w jedną całość przyczyniło się do zaprzepaszczenia wątku dramatyczno-wizyjnego, do przekreślenia sugestywnej wymowy aktu drugiego. Pisał Rymkiewicz w odgłosach. Wawrzkiewicz uważał jednak, iż Grzegorzewski stworzył spektakl o bardzo wyrazistej, skondensowanej formie. Co więcej, jest to właśnie klimat wesela, choć przecież zmian w materii samego dzieła jest tu tak wiele. Ale wszystkie te zmiany są przemyślane, służebne wobec głównej idei. Podobne zastrzeżenia budziła oryginalna muzyka Stanisława Radwana. Tymczasem Wojciech Natanson, niewątpliwy znawca twórczości Stanisława Wyspiańskiego, docenił urok i piękno plastyczne scen zbiorowych, obrazy urzekające grą kolorów i osobliwy urok nietradycyjnego finału przedstawienia. Grzegorzewski szokował, ale równocześnie zwyciężał, bo tym razem udało mu się zdobyć tradycyjną łódzką publiczność oklaskującą ten spektakl. A poza tym... Wbrew opiniom krytyki zdobył pierwszą nagrodę na kaliskich spotkaniach teatralnych. Demoniczny nadkabaret Witkacego, czyli bzik tropikalny i nowe wyzwolenie nie budziły już takich wątpliwości. Po pierwsze łodzianie przyzwyczaili się do niekonwencjonalnych poczynań Grzegorzewskiego. Powtórę, sama materia utworów zezwalała na wszelkiego rodzaju szaleństwa. Grzegorzewski zmontował spektakl tak, by widz miał wrażenie, że śni dziwny, pełen marzeń i wydarzeń sen, który podkreślały specyficzna barwa, kształt i ruch sceniczny. Ukoronowaniem działalności reżyserskiej Grzegorzewskiego w Łodzi za dyrekcji Żukowskiego stał się Irydion Krasińskiego, przygotowany na otwarcie po wieloletnim remoncie sceny przy ulicy Jaracza. Krytycy uznali, iż instenizator zaproponował realizację w stylu artodowskiego teatru okrucieństwa, rezygnując z metafizycznej wymowy sztuki. Dał spektakl zwarty, dynamiczny, odrzucając iluzjonistyczne organizowanie przestrzeni. Rozegrał dramat na prawie pustej scenie, z tajemniczą machiną koła w jej głębi. Teresa Krzemień dostrzegła w tym spektaklu Irydiona Polskiego – przenoszącego akcję z Rzymu do Polski. Jej zdaniem, Bogumił Antczak w roli tytułowej reprezentował typowo polską mentalność. Podkreślano urodę plastyczną przedstawienia i jego zespołowość, gdyż obok Antczaka wyróżnili się Ewa Mirowska, Kazimierz Iwiński, Józef Zbiruk i Felix Żukowski spektakle jerzego grzegorzewskiego skierowały na nieco inne tory dalszy rozwój teatru co potwierdzi się za dyrekcji jana maciejowskiego teatr nie będzie się odtąd cofał przed eksperymentem przed oryginalnym doborem repertuaru przed poszukiwaniem nowych rozwiązań inscenizacyjnych ocena drugiej dyrekcji feliksa żukowskiego nie jest łatwa Teatr przechodził trudne chwile, związane z długoletnim remontem, a właściwie przebudową budynku przy ulicy Jaracza. Żukowski, jako organizator i, jak go nazywał Stanisław Kaszyński, skrzętny gospodarz, zdał egzamin na piątkę z plusem. Czy jednak tak samo można ocenić artystyczny kształt teatru? Nasuwają się wątpliwości. Z jednej strony Prowadził typowy teatr aktorski, oparty na kilku indywidualnościach, szczególnie na możliwościach własnych. Gorzej było z doborem reżyserów. Maria Wiercińska była bliska tej koncepcji teatru. Maryna Broniewska usiłowała z różnym skutkiem przełamać aktorski model teatru. Józef Wyszomirski próbował nawiązywać do teatru swego mistrza, Leona Schillera. Ale chyba tylko wyzwolenie można zaliczyć do jego sukcesów. Na krótko pojawił się w tym zespole Józef Gruda, reżyser Kaliguli. A sam Żukowski, który szczególnie w drugiej połowie lat 60. reżyserował wiele pozycji, nie przekroczył stylu reżyserii typowo aktorskiej. Brak mu było plastycznego widzenia teatru, operowania obrazem, a nie tylko aktorem. Na szczęście. W tych właśnie latach pojawił się w tym teatrze Jerzy Grzegorzewski, którego tak dyskusyjne inscenizacje wniosły powiew nowej sztuki. Pochwała należy się Żukowskiemu, że młodym reżyserom umożliwił realizację ich pomysłów.